sobotę okresu wielkanocnego, w modlitwie różańcowej razem z Maryją przychodzę do Jezusa, który zmartwychwstał. Ta tajemnica przenika do głębi moją modlitwę różańcową. Dziś uświadamiam sobie, że Maryjo, jesteś przy Jezusie zawsze. I choć Ewangelie nic nie mówią o tym, że byłaś świadkiem zmartwychwstania, to zdajemy sobie sprawę z tego, że Twoje serce było przy Nim. Nie mogło być inaczej, byś nie była przy Synu Twoim, który tak bardzo Cię umiłował i dał Tobie nas za dzieci. Byłaś z nami, kiedy szukaliśmy Jezusa, kiedy przy pustym grobie staliśmy razem z niewiastami płaczącymi i pocieszałaś serca tych, którzy wydali się tak zasmuceni i zagubieni. Maryjo, kiedy biorę różaniec do ręki, proszę, byś pomagała mi szukać Jezusa, odkrywać Jego bliskość, padać do Jego stóp, cieszyć się, kiedy On przemawia do mnie i zjawia się, zaskakując moje serce obolałe, ale wciąż ufające, że On mnie nie zostawi. Chcę modlitwą różańcową służyć moim braciom, którzy przeżywają trudności w wierze, których serca może pełne są wątpliwości. Chcę być jak Maryja, która jest przy grobie Jezusa z tymi, którzy Go szukają.